Pierwsze godziny na bobrowych rozlewiskach przywitały mnie dwoma braniami. Jedno branie było podczas mojej nieobecności. Wędkę pilnowała moja szwagierka oraz żona, bo ja pojechałem do sklepu. Branie jak ta lala, ale one nie wiedziały, co z tym zrobić, więc po prostu ryba się odpięła. Drugie branie było puste. Trzecie branie to jest ten amur. I w momencie holowania tego amura dubelek, o właśnie taki amur. Jest naprawdę wiele przyjemnych w życiu momentów, chwil i rzeczy, ale kawa nad wodą o poranku, jeszcze kiedy ryby nas budzą braniami, to jest coś wspaniałego. Szczególnie najlepiej. Kawa smakuje jak najlepiej. Przywitaliśmy się z Wami takim króciutkim filmikiem, który Krzysztof nagrał telefonem komórkowym z holi, może nie z holi, bo już holi nie pokazaliśmy, ale pokazaliśmy dwa ładne amury, 10-kilowy i ponad 12-kilowy, który trafił nam się dosłownie w pierwszych godzinach przyjazdu na to łowisko. Może hole nie były mocne, emocjonujące, ale ryba jest, ryba cieszy i fajnie jest. Zaczynamy naszą właśnie kilkudniową przygodę na łowisku Bobrowe Rozlewisko w miejscowości Zabierzów Bocheńskich. Krzysiu, ty łowisz na dwie karpiówki? Dwie karpiówki, zdecydowanie. Próbowałem dzisiaj na Zigriga. Na razie nie ma efektów. Ryba cały czas jest przy dnie. No i jak do tej pory wszystko się trafia z dna. Krzysztof jest, można powiedzieć, naprawdę mistrzem od Zigriga, bo wiele razy wygrałeś, Krzysiu, zawody. Zawody były metodą dowolną. Ty wykorzystałeś tą sytuację i ten moment, że ryba była pod powierzchnią. Tak. A i Zigrig zadziałał parę razy pierwsze miejsce, gratulacje. Ale trzeba powiedzieć, że nie zawsze Zigrig działa. No nie zawsze działa. Zigrig właśnie tutaj mamy tego dowód, że mimo to, iż głębokość wszystko by odpowiadała do tej metody, tym bardziej pogoda, jest, mamy upał na ten, mimo to ryba i tak pobiera pokarm z dna. No właśnie. Zauważyłem to, że na jednym jeziorze, czy stawie, jak pływa ryba w toni, pobiera super, prawda? Tak. Zigrig działa, zahaczają się ryby, żerują w toni, ale na innym jeziorze czy stawie, o tej samej głębokości załóżmy, tak samo ryba stoi w tym samym miejscu, na takiej samej wysokości, też jest duża populacja karpia i ten karp nie żeruje na Zigriga. Może zróbmy sobie takie doświadczenie, mamy te dwa dokładnie stawy. Ten, na którym jesteśmy, drugi mamy obok, więc może wybierzmy się później na taką dwugodzinną tam łowienie i tam przetestujemy Ziga, zobaczymy jak tam. Wczoraj jak byłem tam zobaczyć, definitywnie ryba chodziła pod powierzchnią w toni, także podejrzewam, że tam Zig może zadziałać. Tam jest staw taki bardziej sportowy, to znaczy się dużo jest tam karpia w przedziale 2-3 kg. Ja też wezmę sobie jednego federka, tym bardziej, że na to łowisko przywiozłem do tutejszego sklepu moje zanęty, między innymi 303+. Jestem bardzo ciekaw, jak ona będzie się tutaj sprawować. No już Ci powiem pierwsze wrażenia. Wczoraj mój syn był z federkiem tam i właśnie na 303+, plus 101, bardzo ładne brania, karpie takie w przedziale od kilograma do 3 kilo, systematyczne brania, także był bardzo zadowolony i... Także... O, to kaczka, a ja już miałem serce tutaj pod gardłem. Definitywnie, Jarku, działa.
Powiedzmy o metodach, które dzisiaj tutaj będziemy stosować, ponieważ łowimy na stawie, gdzie jest populacja karpia, ale przede wszystkim amura. Są też jesiotry i drapieżniki, ale przede wszystkim nastawiliśmy się na karpia i amura. Na jakie zestawy będziemy łowić? Ty masz dwie karpiówki. Łowimy na różne haczyki, zauważyłem, prawda? Na różne też przypony. Tak, ja lubię ogólnie stosować małe haczyki. Z reguły przeważnie stosuję dziesiątki, ósemki haczyki. Na jednej ręce mam króciutki przypon z haczykiem dziesiątką i z małą śruciną dociężającą. Druga wędka jest haczyk ósemka. Jest, można powiedzieć, że to jest czodryk. I malutki pop-up, 15, 2-3 cm nad dnem. No właśnie, Krzyśku, twoje zestawy są stricte karpiowe, ponieważ jest ciężarek dociążeniowy na klipsie. Tak. Na klipsie i przypon. U mnie natomiast na zestawie zamiast ciężarka założona jest metoda, koszyczek do metody, wielkość XL, gramatura 80 gramów i do tego koszyczka podajnika dodaję właśnie tej 303 plus 101. Efekty są, ale to nie jest jakby rzecz decydująca, bo i u ciebie, i u mnie efekty są. Tak, dokładnie. Łowimy na różne też przynęty, bo stosowałem przynętę kulkę pomarańczową King Spice'a Meusa, popapka. Podniosłem ją dosłownie 2-3 cm nad dnem, pranie było. Stosowałem fermentowaną kukurydzę do nęcenia, ale także i na włos. 202 pana ryby. Efekty były. Założyliśmy orzecha tygrysiego fermentowanego. Brania były. Dzisiaj znowu Krzysztof założył kuleczki. Jakie? Pomarańczowa kulka, też z Meusa. Też tak samo, podniesiona 300 metry nad dnem i amurek wziął. Na co jeszcze łowiłem? Na, mam tu nawet przy sobie, na pelet. Pelet truskawkowy, miękki, Meusa, karpia złowiłem. Nie można też powiedzieć, że na tym łowisku jest jakaś złota recepta, czy zanęta, czy też przynęta, która by się definitywnie, jednoznacznie sprawdzała. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, przynęty różne, zanęty różne i ryby żerują. Także po prostu jak będziecie na tym łowisku, to trzeba kombinować. No i przede wszystkim sypiemy fermentowaną kukurydzę do łódeczki, do wywózki. 2-3 garstki za każdym razem, także... Mariusz, opiekun tego łowiska, tak powiedział. Im więcej się sieje, tym więcej się zbiera. Ile już wyrzuciliśmy, Krzysiek, tej zanęty tutaj do wody? No, z 35 kg tak. Już poszło. Poszło, ale zasialiśmy i żniwa są, zbieramy te rybki. Jak tutaj jest głęboko, sądowaliśmy i generalnie jest tutaj w miarę równo, czyli głębokość średnia wynosi tutaj 2 metry, ale są też miejsca płytkie. Tak, wypłacenia do 1,40 m, 1,30 m. Część zestawów postawiliśmy przy trzcinach, bo tam doradzili, tak nam doradzili nasi koledzy, którzy byli nas tutaj odwiedzić, że stawiają koło tych trzcin swoje zestawy, tam jest głębokość 1,40 m. No i sprawdziło się. Wczoraj jedna ryba, dzisiaj druga ryba. Ale my jesteśmy generalnie wierni naszej miejscówce, tutaj, gdzie wyrzuciliśmy, tak jak Krzysiek powiedział, około 35 kg już tej zanęty. I niewątpliwie ona tutaj się spłynie, prawda? Tylko cały czas trzeba systematycznie donęcać, ze względu na to, że tutaj też jest duża populacja leszcza. No i tutaj właśnie już jest pierwsza rybka. Tutaj przy tym zagłębieniu. Troszeczkę głębiej i pojawiają się ryby. Ryby, jak zauważyliście, są na głębokości 1,60 m od powierzchni. Cała głębokość w tym miejscu wynosi 2,20 m. I kolejna ryba, można powiedzieć, przy dnie 30-40 cm od dna. Można powiedzieć, że ta ryba żeruje przy dnie. To nie jest jeszcze toń. Toń by była wtedy, gdyby ona była na wysokości 1,50 m od dołu, czyli jakieś 30. O, ta właśnie kolejna rybka. Można powiedzieć, że ona jest w toń.
ale tak mniej więcej rysuje się tutaj ukształtowanie dna. Jeśli są upalne dni, to wędkarze mówią, że ryba wygrzewa się do słońca. Być może ona po części wygrzewa się do słońca, ale ona głównie zażywa tlenu. Jak wiadomo, tlen w wodzie jest tak samo jak i dla ludzi potrzebny do życia. Do życia rybom i do życia też roślinom. Z tym, że rośliny w wodzie same wytwarzają tlen w przypadku, gdy woda jest przejrzysta, bo jest tak zwany proces fotosyntezy, kiedy słońce dociera do roślin, rośliny się rozwijają i one też wydalają tlen, który miesza się z wodą. W jaki jeszcze inny sposób woda się dotlenia? Mieszając się po prostu z powietrzem atmosferycznym, czyli jeśli mamy wiatr, jeśli mamy fale, jeśli mamy deszcz, mieszając tlen w wodzie. Jeśli mamy łowiska, gdzie głębokość jest powyżej 2 metrów, łowisko można podzielić na tak zwane trzy warstwy, czyli warstwa denna, toń i podpowierzchniowa. Tam, gdzie jest najniżej, czyli ta warstwa denna, ma najmniejszą ilość tlenu, środkowa więcej i ta podpowierzchniowa najwięcej, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ta woda miesza się z powietrzem atmosferycznym. Krzysztof, no można powiedzieć, że pół godziny nie mieliśmy brania. Także dopijamy kawę i zabieramy się do roboty. Roboty, dokładnie. Będziemy kombinować. Poranek budzi nas pięknym amurem. Nowe zestawy wywiezione i Krzysiu, piękny amur. Piękny amur. Odjazd był taki konkretny, nie taki. Nie 5 minut po wywiezieniu zestawu. Przeważnie te odjazdy są takie niepewne. Kilka cofnięć swingera do tyłu i dopiero później delikatnie do przodu, ale ten poszedł od razu. Pięknie. Marzymy. Ryby zaczynają brać. Drugi dzień naszej wspólnej zasiadki z Krzysztofem i poranek owocuje takim przepięknym karpiem. Ale widzisz, Krzysiu, w jednym czasie dwa brania, nie? U mnie i u ciebie. W tym czasie ryby zaczęły żerować. Całą noc był spokój. Ale zaczyna się piękny dzień, no coś wspaniałego. Jaki grób, najedzony. I to jest to, po cośmy tutaj przyjechali. Ja myślę, Krzysiu, że nie. Że to, po co żeśmy tutaj przyjechali, jeszcze jest przed nami. Tak jest. Jeszcze pływa. Jeszcze pływa. 13. 13 kg. 13 kg. Pięknie. Pięknie, Krzysztof. No, niedużo się pomyliłem, 9 kg. 9,25 odjąć to 9 kg. Jest. To nic, to po drodze jest parę zestawów splątamy. Ale ryba jest. O! Trzymaj się, ja się bym pomogę też. Szkoda, chowa na kartę. Hubert jedną wędkę, jeden zestaw zrobił na drapieżnika, założył żywca i co? I szczupak jest! Piękna zdobycz Huberta. Hubert na drapieżnika jednak się nastawił przez chwilę, chociaż za chwileczkę z nami pójdzie pofederować, co? Tam, gdzie wczoraj byłeś. Pokażesz nam, jak się łowi na 303+. Super. No i proszę bardzo, Maćka też obudził karp i to nie mały. Maćko, lubimy takie poranki, co? No pewnie. Jest. W kołysce mój amur, teraz twój karp, wcześniej Krzysia amur. To się nazywają poranki. To co, Maćko? Ty swojego,
ja swojego Amura, tylko może odwróćmy guźkami. Jak to ostatnio modne są takie zdjęcia na Facebooku. Bardzo proszę. O. W Zigliku najważniejsze jest zbadanie głębokości dokładnej, jaka jest w danym punkcie, w którym sobie bierzemy, gdzie będziemy łowić. No i później za każdym jednym rzutem dokładnie trafiać w punkt. Nie możemy po prostu rzucać w lewo, w prawo, dalej, bliżej, ponieważ ta głębokość w danym punkcie może być inna niż założyliśmy, a długość przyponu nam nie będzie pozwalać na to, żeby ryba pobierała ten przypon z danego miejsca. Czyli najważniejszym łowieniem na Zigliga jest punkt, który sobie obieramy, mierzymy w nim głębokość i tego punktu się trzymamy. Czyli łowimy dokładnie punktowo. Później drugą rzeczą, która jest bardzo ważna w Zigligu, to jest dostosowanie długości przyponu do głębokości, którą mamy w danym punkcie. Jeśli definitywnie ryba są widoczne, że żeruje, jest w toni, widać spławę u góry, przeważnie stosuje przypon około 30 cm poniżej lustra wody. Czyli jeśli mamy głębokość 2 metry, czyli przypon 1,70 m. Na takiej głębokości, czy to jest jakby stała odległość od lustra wody, czy też po prostu zmieniasz? Nie. Zauważasz na przykład, że ryby definitywnie są bardzo blisko lustra i wtedy skracasz, że tak powiem. Próbowałem kilka razy właśnie kombinować tego typu, że jeden przypon stawiałem 30 cm poniżej lustra wody, drugi około 60 cm i definitywnie wychodziło tak, że na tym dłuższym były o wiele częściej brania niż na tym krótszym, czyli jeśli mamy spławy u góry, przypon jak najbliżej tafli wody. Także nie na tafli wody, ale poniżej 20-30 cm poniżej tafli wody sprawdza się znakomicie. A jakie przynęty używasz do Zigliga? Czy to są przynęty w postaci popapków, czy pianki na przykład? Pianki. Moim ulubionym są to pianki. Stosuję przeważnie pianki z firmy Fox. Bardzo ich lubię, na tym się nauczyłem, tego się trzymam, sprawdzają się. Także pianki, definitywnie pianki. Mają bardzo dużo też wyporność, także pianki definitywnie. Też ważnym elementem zestawu Zigliga jest żyłka. Tak. Przyponowa, żyłka przyponowa. Żyłka przyponowa, żyłki też używam z firmy Fox lub z firmy Korda. Są to typowe żyłki do Zigligów, które Jarek u Ciebie można nabyć w sklepie. Polecam. Grubość żyłki, którą stosuję, to jest 0,28, 15 lbs-ów. Sprawdza się. Rybki holowane po 10-15 kg też zdarzały się na Zigliga, nie było problemu, nigdy się nie zrywały. Ważne jest też, żeby po prostu w sumie najważniejszym jest dostosowanie samej długości przyponu do głębokości. Żyłki te, kochani, charakteryzują się tym, że są po pierwsze wytrzymałe, po drugie nie plączą się tak jak niekiedy inne żyłki. Po trzecie mają bardzo dużą rozciągliwość. Dosłownie na odcinku metra, jak weźmiecie sobie tą żyłkę, to czuć, jak ona się rozciąga. No właśnie. I bardzo dużym minusem metody Zigliga jest splątanie się zestawu podczas rzutu. Mamy przypon długi. Jest to przypon na żyłce miękkiej. Nie jest to fluokarbon, nie jest to twarda żyłka, jest to żyłka miękka. I jeśli szczególnie mamy wieczną pogodę, potrafi nam się po prostu splątać wokół żyłki głównej, a tak naprawdę jak rzucamy na odległość około 50-60 metrów, nie wiemy, czy ten przypon jest splątany, czy nie jest splątany, więc ogólnie metoda Zigrig jest to metoda taka bardzo czynna, bardzo po prostu trzeba często sprawdzać. Jak ja osobiście przynajmniej jak nie mam brania do około pół godziny, zwijam zestaw, przerzucam zestaw, sprawdzam, czy po prostu zestaw nie jest splątany wokół żyłki głównej, bo wtedy możemy czekać nawet cały dzień i nie będziemy mieć brania. A jak często spombujesz? Bo po prostu trzeba zachęcać rybę do tego, żeby ona żerowała w toń, czyli wyrzucać tak zwaną naszą papkę, jakąś zanętę, która jest smużąca. Tak, ja staram się stawiać zestawy bardzo blisko siebie, w tym samym punkcie. Na początek rzucam około 5 spombów. Później jak się zaczynają brania, nawet zaraz po braniu, jak jest tylko ryba świeżo wyholowana przez zarzucenie wędki, już dorzucam 2-3 spomby, żeby cały czas tą rybę utrzymać sobie w punkcie. Po zarzuceniu wędki, jak nie mam brania, to tak co około 30 minut 2-3 spomby systematycznie lądują w tym punkcie. I jeszcze ważną rzeczą, ważnym elementem tego całego zestawu jest ciężarek.
Tak, ciężarek musi być około 100 gram, bo jest to szypon długi, więc w momencie zasania przez karpia, jak jest ten ruch, żeby on nie miał możliwości, jak podnosi go z dna, żeby było ten samo zacięcie. Moment karpia. Zaczepu, dokładnie. Moment zaczepu, także ciężarek jest też tutaj ważny, żeby on był dość ciężki. No właśnie, ty używasz zestawu bez pływaka. Tak, używam zestawu bez pływaka, dlatego że jak łowisz, obierzesz sobie punkt i trzymasz się tego punktu, dokładnie łowisz w tym punkcie, czyli przykładowo 50 metr i za każdym razem sobie klipsujesz na 50 metr, więc jestem pewny w 100%, że tam mam przykładowo głębokość 2 metrów, więc nie potrzebuję pływaka, żeby sobie regulować te głębokości. Pływak moim zdaniem sprawdza się wtedy, gdy łowimy w różnych punktach i sobie po prostu możemy pływakiem regulować na bieżąco głębokość przynęty, na jaki mamy. A co powiesz na temat pianki, którą ja na przykład stosuję, w przypadku jak mam dwumetrowy przypon, żeby mi się nie splątał, to wiążę sobie go na pół, do haczyka zakładam piankę i tą piankę podwiązuję, załóżmy, podklejam, nie podwiązuję, tylko podklejam ją pod ciężarek, żeby mi się ten zestaw albo w ogóle nie splątał. Wtedy w momencie jak zarzucenia, pianka szybko się rozpuszcza i jest minimalne ryzyko, że ten zestaw się splącze. Tak, na początku używałem tego, owszem, sprawdza się to, niweluje to splątanie się żyłki przyponowej, ale jeśli ktoś już łowi na tą metodę dłuższy czas i dojdzie do perfekcji rzutu, tutaj chodzi, żeby sam rzut był ogólnie, ten machnięcie wędką był bardzo energiczne, czyli po prostu musi być duża siła wyrzutu, żeby ciężarek po prostu leciał z bardzo dużą prędkością, a sam moment, gdy ciężarek nam dochodzi do punktu, w którym chcemy, żeby on nam spadł do wody, trzeba zatrzymać, po prostu przytrzymać szpulę, żeby zatrzymać ciężarek i wtedy przypon nam wyprzedza ciężarek i mamy raczej 99% pewności, że on nie jest spontany. To jest sam technika rzutu, po prostu trzeba porzucać sobie, potrenować sobie rzuty na zigrika, bo nie jest to łatwe. I dojdziemy do perfekcji, że nie będzie się nas plątał, ale owszem, jak najbardziej popieram, ta pianka spełnia swoją rolę. Krzysztof, czy coś jeszcze powinniśmy powiedzieć naszym widzom na temat zigriga? Tak, powinniśmy go pokazać. Właśnie, koniec teorii, bierzemy się za praktykę. Oprócz karczmy na bobrowych rozlewiskach, gdzie można zjeść pyszne śniadanie, obiad i kolację, to jest też sklep wędkarski, recepcja, w której możecie kupić podstawowe rzeczy do wędkowania, a na pewno możecie kupić to, co jest skuteczne na tym łowisku, czyli zanęty pana ryby. A jeśli na bobrowych rozlewiskach chcecie łowić z większą częstotliwością brań, ryby, to oczywiście zapraszam na ten staw sportowy. Tam na dużym stawie jest oczywiście dużo większej ryby, ale te brania są rzadsze. Natomiast tu na tym sportowym stawie ponoć brania są z większą częstotliwością. Hubert jest tutaj już ze mną i Krzysztof. Krzysztof będzie łowił na zygriga, a ja będę testował 303+, która ponoć tutaj się sprawdza. Ponoć dlatego, że Hubert, który tutaj wczoraj łowił na moją 303+, złowił bardzo dużą ilość karpia. Czy tak będzie dzisiaj? Przekonamy się za chwileczkę. No i zigrik do wody. Tutaj Krzysiek rzuca jeden zestaw, a drugi zestaw już jest zwijany. Zwijany z tym, że z rybą. Krzyśku, jaka to jest głębokość? Głębokość mamy, Jarku, 52 metry. 2 metry. 2 metry, zigr 1,20 m, czyli jakieś 80 cm pod powierzchnią. Tak? Dokładnie. No i jak widzicie, są efekty. Krzysiek zrobił taką papkę. Ona świetnie smuży. Zapodaje do rakiety i w to samo miejsce, które posyła zestaw do zigriga, rzuca tą papkę i efekty są. Ryba z dna mniej żeruje, ale na zigriga, jak widać, żeruje. Krzysiu, prezentuj swój zestaw do zigriga. Tak jak mówiłem wcześniej, ciężarek 80 gram, żyłeczka główna z firmy Fox, 0,28 grubości. Pływająca. Pływająca. Na końcu pianeczka. A zobaczcie właśnie, tak pokażę, o. Z haczykiem numer 10. Pianeczka żółta. Dokładnie.
Jego długości jest tutaj 1,20 m, a głębokość mamy 2 metry tam, gdzie łowimy. Na razie są ubrania, więc zostawiamy to jak jest, nie zmieniamy, zarzucamy dalej. A w taki właśnie sposób Krzysiek odmierza idealną odległość. Krzyśku, na którym metrze łowisz? Dokładnie na 44 metrze. 44 metr. Tam wyczaił, że rybka jest i dobrze wyczaił. Odległość pomiędzy słupkami jest ile? 3,60 odległość wędki. 3,60 odległość wędki, dokładnie. Piórnik do przeponów. Piórnik do przeponów, typowo ZIG. Różne odległości. Różne odległości z firmy Fox. On też ułatwia Jarku wiązanie przyponów do ZIGRIKA, dlatego że jak sobie zaznaczysz, tutaj wbijesz sobie haczyk, jedno owinięcie dookoła to jest 30 cm. Mhm. Także super. On od razu można na nim odmierzyć, czyli każde owinięcie daje nam 30 cm, także możemy dokładnie, fajnie bardzo wiązać sobie przypony do ZIGRIKA na nim. Krzysiu, przed chwileczką robiłeś, odmierzałeś odległości na klipsa. Od jednej tyczki do drugiej. I tak trzeba robić za każdym razem, prawda? Bo rzucisz, musisz ściągnąć z klipsa, tak. Wyciągniesz. A ja mam coś takiego fajnego, co już na przyszłość nie będziesz musiał cały czas zwijać tą wędką, tylko proszę bardzo, marker do żyłek. Krzysiu, to dla Ciebie. Dziękuję ślicznie. Krzysiu sobie zaznaczy na żyłeczce, namaluje sobie odległość na żyłeczce i tylko zarzuci, odciągnie, zaczepi na klips w tym miejscu, którym chce, czyli którym ma zaznaczoną odległość. Dokładnie. I tak za każdym razem. Mini zestaw federowca. Skrzynka wędkarska z narzędziami razem z poddupnikiem, znaczy się siedziskiem. 303 plus zanęta. Mam tutaj Rangersa 6. Wziąłem też coś z Meusa. Jest to brzoskwinia ananas, to co mi się sprawdzało ostatnio na Cutterport w Nieznanowicach. Jest to dumbbells miękki, 10 mm. Też mam truskaweczkę. Dumbbells miękki, 10 mm. To jakaś konkurencyjna zanęta, bo chciałem sprawdzić, jak zachowuje się moja 303 plus w porównaniu do innej, także dobrej i firmowej zanęty. Bander, czyli rozszerzacz do gumeczek i foremka do formowania. Generalnie to jest zbędne, bo można też w dłoni formować. Pytacie, jakich używam podajników? Ja używam generalnie trzy rodzaje podajników. Jest to podajnik Mikado Douglas. Gramatura jest zależna od tego, jak daleko posyłam swoje zestawy oraz od tego, jak jest dno, czy jest twarde, czy jest muliste. Oczywiście jak jest muliste, staram się używać jak najlżejszej gramatury po to, żeby ten podajnik nie zatapiał, nie zanurzał nam się w mule, bo to też jest niedobre. No ale jeśli łowimy na dalekich odległościach, to ten zarzut, wyrzut musi być dosyć duży i daleki. W związku z tym, no po prostu trzeba używać nieco cięższych podajników. Ja na to łowisko używam podajnik o gramaturze 30. Są tu bardzo nieduże odległości do łowienia. Mi się wydaje, że spokojnie do połowy stawu będę tym dorzucał, bo tam będę chciał łowić. Pytacie mnie, czy możecie kupić przypony pana ryby. Otóż generalnie nie robię dla nikogo takich przyponów, ale tych pytań jest coraz więcej, w związku z czym zastanawiam się nad tym, czy by po prostu takie przypony nie robić. Zobaczymy. Obserwujcie moją stronę sklepu www.panryba.com. Jeśli w zakładce pana ryby zanęty pojawi się zakładka akcesoria, to w tej zakładce będą gotowe przypony, ponieważ często piszecie, że no, nie radzicie sobie z związaniem przyponów, kupujecie gotowe, te gotowe nie zawsze się sprawdzają. Natomiast te przypony, które ja robię, no to oczywiście jest to robótka ręczna. Odpowiednich haczyków używam albo bezzadziorowych, albo z mikrozadziorem. Odpowiednia odległość od haczyka gumki, na gumce dumbbells, to też wszystko jest ważne. I odpowiednia długość samego przyponu. Z czego jest zrobiony przypon? Przypon jest zrobiony tradycyjnie z plecionki bardzo cienkiej, tej, której w wcześniejszych filmach Wam pokazywałem. Ja tutaj sobie gadu, a Hubert już ciągnie kolejną rybę. Pięknie szczytówka się uginała, ale zanim doholuje i Wam pokażę jego hol, to jeszcze do końca powiem, że ta plecionka jest bardzo sztywna i ważne, że się nie rozwarstwia.
Oczywiście dzisiaj będę łowił punktowo, tradycyjnie, czyli na klips. Jestem cały czas przy wędce. Jeszcze tylko dopowiem tak. Nabijanie do foremki jest bardzo proste. Wkładam dumbbellsa z haczykiem do środka do foremki. Wcześniej zanętę przygotowałem, jak zauważyliście, do całej zawartości opakowania dodałem około 1/3, 1/4 101 fermentowanej kukurydzy. Domoczyłem. Zobaczymy, czy mi się to dobrze skleja. Skleja się idealnie. Jeszcze dodatkowo daję tutaj do foremki troszeczkę tej zanęty, żeby zakryć tą przynętę. Ona jest szybko pracująca, jest tutaj głębokość 2 metrów, więc troszeczkę docisnę, żeby ona w całości opadła na dno. Zobaczcie. Uderzyłem, spadło otwarte. Całość trzyma się idealnie, a gwarantuję, że po rzuceniu tego zestawu do wody 20-30 sekund później zacznie się obsypywanie, uwalnianie przynęty i zasysanie. Czy tak szybko będzie to działało? Zaraz zobaczymy. Około 10 podajników zarzuconych w jeden punkt i kilka minut później zobaczcie, co się dzieje. A to jest dopiero początek. Mamy. Super. Dzięki, Huber, za pomoc. Pamiętajcie, w takie gorące dni, żeby na bieżąco zwilżać matę. Moczyć ją, żeby ona nie była gorąca, sucha. Na gumeczce pelet miękki Meusa truskawka. Malutki, ale śliczniutki. Cały czas posyłam zestaw w jedno miejsce. I czekam. W międzyczasie przygotowałem sobie drugą wędkę Lewisa, pikerek, który jest do ilu gram? Nawet nie wiem, do 50 gram. I tutaj będę łowił na feder klasyczny, czyli na koszyczek. Jak mam zbudowany zestaw? Tutaj mam stoper, tutaj mam krętlik przelotowy z agrafką, po to, żeby ten koszyczek, powiedzmy, w takiej niedużej odległości pracował, około 10-15 cm. I później tutaj jest ten stoper, który zatrzymuje, wtedy robi się samo zacięcie. Dwa razy dłuższy twister loop, czyli związana, splątana żyłka, po to, żeby podczas wyrzutu koszyczek nie plątał się wokół przypon. Przypon taki 20-30 cm i bardzo mały haczyk w rozmiarze 16, a chyba nawet 18, już nie pamiętam. Taki leszczowo-płociowy. Też drenana Spacey Man. Do tego oczywiście zakładam nie więcej jak 2 białe robaki. Może być to oczywiście pinka, może być to ochotka haczykowa. 2 białe robaczki. Oczywiście do 303, bo tutaj sobie podłożyłem do już drugiego podajnika, też dodaję białego robaka, wymieszamy. Podaję do koszyczka. Tutaj dosyć mocno ubijam, ponieważ
ta zanęta ma pracować nieco inaczej niż w przypadku metod feeder. Ona ma być dosyć mocno ubita, stosunkowo wolno ma się rozkładać. Dlatego jeszcze mocniej ubiję, rozpuszczać. Dlatego, że w pierwszej kolejności zasana ma być to. To ma być na zasadzie bardziej wabiącej. A biały robak przyciągać ma. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Poławiam sobie właśnie cały czas w tej niedużej odległości takie leszczyki. Czyli jedna wędka na grubo, na karpie, drugi pikerek, bziutko. Aż, aż wypiął takie piękne, nieduże leszczyki. Pamiętajcie o tym, żeby przytrzymać rybę w łowisku, to co jakiś czas musicie donęcać. W przypadku metod feeder można zapodać kilka podajników i od razu zwinąć, tak żeby w tym miejscu zostało troszeczkę więcej zanęty. W przypadku łowienia na feeder klasyczny, jeśli łowimy w niedużych odległościach od brzegu, można to robić na przykład za pomocą ball makera, czyli takiej maszynki do robienia kul. Ona jest dosyć fajna, bo robi jednakowej wielkości kulę. Wystarczy tylko wycisnąć. Proszę bardzo. Mamy kulkę. I tutaj w tym miejscu będziemy kontynuować łowienie na feeder klasyczny. Ale w międzyczasie, o, na karpiówkę też mam. Branie jest? Jest. Więc tak jak Wam mówiłem, cały czas jazda jest niesamowita. No, coraz większe to są. Śmiało można powiedzieć, że Meus wygrał z Ringersem Chocolate Orange, ponieważ łowię też na Ringersa i brania są takie, no powiedzmy, zdecydowanie większość brań jest właśnie na ten belet truskawki Meus. A proszę bardzo, nie ma reguły, że na białego robaka biorą tylko i wyłącznie leszcze czy płotki. Tutaj muszę delikatnie, bo jest bardzo cieniutki przypon, 0,8. Ale to też nieduża ryba. I na feedera klasycznego trafiają się właśnie nie tylko leszcze, płocie, ale też na białego robaka może skusić się karp. Do cierpliwych i wytrwałych świat należy. Rozmawialiśmy z Krzysztofem na temat Zigriga, że się tutaj nie sprawdza, ale nie poddawałeś się. Jednak postawiłeś jeden zestaw na Zigriga. Jak to było, Krzysiu? Tak, dokładnie. Jeden zestaw na Zigriga, głębokość 2,20. Zig na głębokości 1,80 m. I to jest wynik. Piękny odjazd. No to ładnie. Piękny karp, pięknie wybarwiony. No pięknie, pokaż go tutaj do kamery.
Ważyłeś go? Tak, ważyłem. Ile waży? Ile obstawiasz? 14,5. Nie ma tyle. Ile? 13? 13 kg. Brawo, wow, piękny, najedzony. Na Zigriga. Tak, to jest Krzyśka rekord. Ale Krzysiek jest ze mną tutaj 3 dni, więc na pewno ma jakiś strój do przegrania. Tak to się robi. Radosne chwile. Piękne. A moja szynka się nawet ciepłą wodę tutaj nalała. Dziękuję. Super. Piękny odjazd. Aż nie wierzyłem, że to jedzie ta wędka z Zigrigiem. Jednak warto postawić Zigriga. Powiem Ci, Jarku, że jak wywiozę łódkę z troszkę fermentowanej kukurydzy, momentalnie zrobiły się koła, pokazały się na wodzie, że żerują u góry. No i kwestia 15 minut. No i super. Krzysiek, gratulacje. Gratulacje. Piękna rybka. Łowimy dalej. Ja już się tam na tym małym stawie omachałem takich dwójek, trójek razem z Hubertem. Zigrig po raz drugi. Boli Hubert, to jest Zigrig. Tak, no Zigriga. Tak? Tak. Po prawej stronie Zigrig. Obydwa są Zigrigi. Jaka torpeda. Jest. Jest. Jarek, popatrz, się weszły. Weszły, no. Weszły. To u góry. On mnie chce puszczać. No. I to nie ma lipy. O, cię powiem. Ładne. No. Tata dostał, to ty też musisz. No. Do końca. Ale Jarku, zauważ. No. Zigrig po raz drugi wywieziony. Ta sama głębokość, 2,20, 1,80 m i twoja zanęta do Ziga. A powiem Ci tak, czyli ta zanęta, która będzie teraz jako nowość. Dokładnie, ta zanęta, którą dałeś mi do testowania. To na nawet ten... nie wiedziałem, że po prostu, że ją użyłeś, także super, tak. No to cieszę się bardzo. Ten amurek był nieuniecony właśnie. Ja byłem pewien, że amury pobierają przeważnie z dna. Nie, zdarzało mi się właśnie złowić karpie, amury, karaś na Zigriga. Na Zigriga. Nigdy się nie trafił jesiotr, ale karp, amur często się właśnie. Uważałem amura za rybę, która pobiera przeważnie z dna, ale w tym momencie pomyliłem się. I dobrze, świetnie. Pamiętajcie, że jeśli chcecie polować na amury, na ryby, które są w toni, a tutaj na tym dobrowym łowisku jest dużo amurów, używajcie i bądźcie cierpliwi. Zobacz, Jarku, szkoda czasu. Zobacz na wodę. Gotuje się. Gotuje się, więc... I w tym miejscu, o którym od 3 dni cały czas nęcimy. Dokładnie tak. Super. Obrócimy właśnie, nie? I mamy wspaniałych gości. Przyjechał do nas Kamil, przyjechał do nas Marcel i Mańka, znacie też z poprzednich moich filmów, które nagrywałem na łowisku Kuterport w Nieznanowicach. Jak chłopaki, wędki macie na dzisiaj? O, jakieś tam małe, coś przyszykowane. Ja niestety nie wpadłem, tylko odwiedzić chłopaki. Dla Mariusza mamy też wędki tam spokojnie, cały samochód, jaką sobie wybierzesz, będziemy tutaj wspólnie łowić. Chłopaki, na co się nastawiacie dzisiaj? Na karpika, na dużego konia. Kamil i Marcel wczoraj tutaj byli, doradzili mi, żeby wywieźć zestawy w tamte trzciny. No i po prostu ich posłuchałem. Jakie efekty tego były, to zobaczcie teraz. No i to zrobiliśmy tak jak koledzy, którzy przyjechali tutaj na chwileczkę przywitać i porozmawiać. Powiedzieli nam, wywieźcie sobie tam po trzciny. Na pewno się coś złowi w ciągu godziny. No, co prawda czekaliśmy dłużej niż godzinę, ale prawie jest. Kamera jeszcze. Chłopaki, bardzo dziękujemy. To dzięki Wam jest ten karp. Przenosimy go na matę. Dzięki. No to co, panowie? Do dzieła, łowimy dalej. Mamy czas jeszcze do jutra, także może coś połowimy. A co połowimy, to Wam pokażemy. No, no. Taki mały to nie jest. No, ale tak widzisz, ale jak... Ale już nie walczy, nie? Do brzegu. Dokładnie. Ucieka.
Ja te pierwsze moje dwa, co złowiłem w poniedziałek, to tak samo właśnie. Nawet przy brzegu nie szalał tak jak ten. Miałem fajne karpie tutaj, to były po 15-16 kilo, to jak przyciąłem, to miało odjazd od razu ze 100 metrów do przodu. No i przy brzegu dopiero, wiesz, poczuł troszkę, wynurzył się, powietrza złapał, od razu dętka, nie? Miałem w tym roku tutaj 18 rów. No pięknie. Z tego miejsca. Żeby tu siedzieli na dole. No już teraz jest, do góry. No zobaczymy, czy wyskoczy. Nie. Nie, bo już ładnie pociągnąć do góry. Elegancko. No to jedziemy. O! Pokazał swoją waleczność pod sam koniec. Ładny, no taki oddychy na pewno. Jest, no. Czekaj. Mamy wiaderko, wodę. Ciągle zostaw. Bardzo nie lubią pozować do zdjęć. Nie, amury nie lubią w ogóle na brzegu. Macie. Też się tak ładnie może pokazać do kamery. I widzą w pełnej okazałości, jakie to są piękne amury. Ajajaj, szkoda, że nie widzieliście odjazdu. Spóźniłem się. To znaczy się inaczej, nie ja się nie spóźniłem, tylko Marcel mnie wyprzedził. Wow. Piękny są na marsze. Manio, bardzo dziękuję. Dymata. Do usług. Nie pokazuj. Zgadnijcie, co to jest. Jest. Wiedzą, że taktyka chyba się spisała w 100%. Czekałem na karpia. Ale piękny to sandacz. Zobaczcie. Sandacz piękny. Ładny. Coś wspaniałego. Nie męczymy go długo. Wypuszczamy. Czyli przeszliśmy z białej ryby na drapieżnika. Super. Dobra oznaka na noc. No. Troszkę zestaw. Montaliśmy. Na kart. No nie duży, ale... Ale ładny. Tak. Lubią tą kulasę. Pokażę wam zestaw, który się sprawdza. Nie wiem, czy widać. No a to kart jest podajnik do metody. Można go zamienić na ciężarek, ale ja tutaj ten podajnik celowo założyłem, ponieważ do tego podajnika daję 303 plus sfermentowaną kukurydzą. Przypon długości 20 cm. Hak wielkości czwórka, dosyć długi włos i na końcu kuleczka King Spice. To nie pamiętam, czy to jest hard czy soft. Soft. Być może soft, bo ona się będzie szybko rozpuszczać w miarę. Zauważcie, że wszystkie brania, które miałem na ten zestaw, były dobre, znaczy się były z zacięciem i zapięciem, a na haczyku nie mam pozycjonera włosa, który przeważnie jest tutaj w tym momencie, w tym miejscu, który się zaczyna, gdzie się zaczyna to kolanko. Po prostu tak. Nie ma reguły. Nie ma reguły. Kamil, widzisz, nie było cię przez chwilę, przyjechałeś i jakby czekała, czekała na ciebie, no. Chciała się pojawić. Na każdym łowie. Mało co widać już, bo jest tak ciemno, ale coś widać. Będzie. O, ładne. Ja bym powiedział, że ma dyszkę. No, macie wody? Pomyślmy na niedzieli, robi dzisiaj. Ja dzisiaj nie mówię nawet. Coś koło tego. Będzie dyszka. Ale mają wagę. Jest. Może. Tak sprawdzimy. My tak ważymy powyżej dychy. Zaraz zobaczymy, czy to... No nie, no pewnie, że to jest... Już ją pokażemy.
bardzo ładna ryba. No jadź. No taka dwunastka, nie? Spoko. Odpiąłeś? Jest mały koń, jest mały koń. Trzymaj z łowcą. Piękny. Nagrywamy. Takie pływają karpiki na bobrowym. Jedne z takich ciekawszych. To okoń jest, okoń. Mały lesz. Taki wyrośnięty trochę. Zwróćcie uwagę? Jest, jest no. Kolejny. Na żywo będzie? Jest na żywo, mamy. Czekaj. 12-300. 12-300, czyli mamy dobrą wagę w oczach, można powiedzieć. Na oko. Przyszedł wieczór, zachód słońca. Zaczęły się naprawdę fajne brania. Czy coś więcej pokażemy? Jak znajdziemy jakąś lampkę do kamery, to będziemy pokazywać, ile będą ryby brać. Ile miał? 21,5. 21,5 kg. Jest to ryba mojego życia. Taka ciężka? Chcesz potrzymać? Nie, dziękuję. Całą frajną tak się dało. Zdjęcia. No i teraz będzie to wiadro chyba z wodą leciało. Zdjęcia. Problem techniczny. No właśnie, problemy techniczne. Taka zrobi zdjęcia? Ja ci zrobię. Cziczkę nie zrobię. Karp 21,5 kg. 30 minut walczy. Złowiony na kulkę King Spice Meusa. W stronę wody. Soft. Wow. Mamy. Pozbyć się. Dziewczynki, już teraz? Mamy na w tym momencie? Tak. 3, 4. Teraz przyleci właśnie tam pełni. Więcej będzie. No ale... Następne wiatro! Jak dużo. To już nie muszę się dzisiaj kąpać. Brania wyznacz. No, słyszałem o dużych rybach na bobrowym rozlewisku. Ale myślałem, że to jest tylko mit. Zapłaciłem się w coś. Niestety, stało się to prawdą. Trudno, wchodzę w butach. Dobra. Można wziąć kołyskę? Ostatnie chwile. Pocałunek teraz. No i jak zrobisz taki głasku? Całować żonę w nocy. No też tak mi się wydaje. Od razu o tym pomyślałem. Próbuj go puścić. A jak go puścisz, to wydaje mi się, że pójdzie. Poszedł. Już się prostuje. No. Pochlał go. Poszedł. On jeszcze. Nie ma się co dziwić. No. Stara ryba, nie? I ostatni dzień naszej zasiadki z Krzysiem i z Hubertem na tym łowisku. Ja się wyspałem po tym moim holu. Zmęczył mnie. Także miałem dosyć mocny sen. Natomiast Krzysiu z Hubertem nie pospali, bo noc naprawdę była łowna. Złowili ponad 6 karpi, przy czym 2 były złowione rano. Rano one miały się brania obudziły. Więc w sumie w nocy 8 karpi. A teraz takich pora śniadaniowa, chwilę było przy stoju, ale wywieźliśmy od nowa zestawy po 2 godzinach, ponieważ cały czas na włos zakładamy kulkę Meusa King Spice miękką. Ona jest taka na 2-3 godziny przy ciepłej wodzie. Więc te złożenia są zestawów dość częste. I po wywiezieniu gdzieś 15 minut później, może niecałe 15 minut później, właśnie trafił się amur.
do góry teraz. I kolejny taki piękny amur. A i właśnie taka kuleczka Meusa King Spice robi niesamowitą robotę. Ona jeszcze tutaj będzie założona. Świeża, prawie świeża. Ta kuleczka dzisiaj idzie na wagę złota, bo zostało nam dosłownie 10. A niedużo też czasu do końca zasiadki. I kolejna torpeda. Piękna, około 9-10-kilowa. To co, kochani, żegnamy się z wami. Ostatni hol naszej 3-dniowej zasiadki. Naprawdę krótkie podsumowanie. Krzysiu, zliczyłeś, ile złowiliśmy ryb? To znaczy łącznie na pewno ponad 20. Takich karp i amurów, nie licząc leszczy i pozostałych. I na tamtym małym stawie. Na tamtym małym stawie, dokładnie. Na tym stawie złowiliśmy, tak jak Krzysiek mówi, ponad 20 ryb. Grubo ponad 20 ryb, bo naprawdę nie liczyliśmy. I holuję prawdopodobnie ostatnią rybę, chociaż jeszcze dwie wędki, przepraszam, są w wodzie. Prawie poskładani jesteśmy. Reasumując, chyba bardzo udana zasiadka. Bardzo, bardzo udana zasiadka. 21300 po jednym macie, także piękny widok, piękna ryba. Wszystkie metody się sprawdziły. Wszystkie. I gruntowa, i zigrig. No, odpuściliśmy feder, bo jednak to łowisko to nie jest dla federowców. No, zdecydowanie nie. Jest tutaj gruba ryba. Chociaż jakby ktoś chciał, to na federa też może się pobawić. Głównie jeśli chodzi o zanęty i przynęty. W połowie zasiadki okazało się, że King Spice kulka Meusa jest po prostu tutaj niezawodna.